Siema mordeczki, poprosiłam Was ostatnio na moim Insta Stories, żebyście nadesłali ze swoim mi historię swoich najbardziej przypałowych, nieudanych, śmiesznych randek. Dodam też kilka takich historii od siebie z mojego życia. Weźcie sobie coś dobrego do piczka, coś puchatego na kolankę i ciśniemy z tematem. Byłam kiedyś na randce z chłopakiem poznanym przez Gigę. Znamy się gadu-gadu. Zaprosił mnie na spacer i piwko. Wydawało mi się, że wszystko będzie super, ale niestety się myliłam. Nie dość, że chłopak przyszedł spóźniony, czekałam na niego chyba z pół godziny, to był w jakimś stroju roboczym, nie żeby mi to przeszkadzało, ale jak już zaprosił mnie na randkę, to mógł przynajmniej się jakoś prezentować. Przymknęłam na to oko i poszliśmy na piwko. Rozmowa się totalnie nie kleiła, więc napisałam do przyjaciółki, żeby mnie jakoś z tego wyciągnęła. Standard, epic, po prostu epic. Zadzwoniła do mnie mówiąc, że coś się stało i mam się z nią spotkać. Powiedziałam to temu chłopakowi, a on stwierdził, że skoro chce już iść, mam mu oddać pieniądze za piwo. Wiem, że nie ma obowiązku nikt za mnie płacić, ale to było parę złotych, od którego by nie zbiedniał, poza tym nigdy więcej się z nim nie spotkałam. Ja no i na początek wzięłam takie bardziej lajtowe sytuacje, natomiast pozwolę się sobie odnieść do niektórych z tych randek. Gadu-gadu, jak ktoś nie wie, bo jest bardzo, bardzo młody, no to XXX lat temu to był taki komunikator po prostu, nie? Teraz korzystamy z Messengera, z jakichś Whatsappów, coś tam. Kiedyś było gadu-gadu na kompie i potem chyba na telefony też weszło. I tutaj ja wiem, że znalazłyby się spokojnie osoby, które by powiedziały, że w ogóle o księżniczka, co ona sobie myślała, po prostu nie może poczekać na faceta pół godziny, wielkie mi halo. No jasne, każdy może się spóźnić, ja w ogóle jestem osobą, która bardzo, ja sama tego bardzo w sobie nie lubię, a to jest cecha, której bardzo w sobie nie lubię, a jestem master spóźniania się po prostu. Należy wtedy bardzo mocno przeprosić za to spóźnienie, nie? Nie, że przechodzimy po prostu jak takie święte krowy, gdzie ktoś czekał na nas pół godziny. Co do tego stroju roboczego, to też wydaje mi się, że są osoby, które mogłyby chcieć się do tego przyczepić, mówiąc, że o Boże, księżniczka tutaj ma jakieś pretensje, biedny chłopak po prostu z pracy, no a co on miał tutaj? No, niekoniecznie. Ja uważam, że nie zgodzę się z tym. Uważam, że jeżeli umawiamy się z kimś na randkę, jest to pierwsza randka w ogóle, no to miło by było, żeby ta osoba miała wrażenie, miała odczucie, że my jakoś w ogóle postaraliśmy się, ponieważ to świadczy o tym, że zależy nam na tej randce. A jak wiecie, przychodzimy spóźnieni w stroju roboczym, chociaż też zależy, jaki ten strój roboczy jest, no ale wiecie, o co chodzi. I ewidentnie tutaj bije od nas takie nie chce mi się tu w ogóle być i w żaden sposób nie jestem podekscytowany tą randką. No, a z tego co tutaj czytam, no to on zaprosił ją na tą randkę, no to powiem Wam, że ja też byłabym oburzona na miejscu tej dziewczyny. I jeżeli chodzi o oddanie za piwo, to nie uważam, że to za kobietę trzeba zawsze płacić, absolutnie. Natomiast niezależnie od tego, no w moim wypadku to w ogóle, ale niezależnie od tego, czy ja bym płaciła za to piwo, czy osoba, z którą umawiałabym się na tą randkę, płaciłaby za to piwo, to dziwnie bym się poczuła, jakby mnie ktoś podliczył za to piwo i mi też nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby kiedy zaprosiłam kogoś na randkę, podliczyć tą osobę za piwo, kawę, nie wiem, herbatę, czy jakieś ciastko, które postawiłam. No jakby come on, jeżeli ja zapraszam kogoś na kawę, czy ciastko, czy piwo w tym wypadku, raczej nie zapraszam ludzi na piwo, no to kurde, logicznym dla mnie jest, że ja płacę za to, tak? No zaprosiłam Cię na randkę, na kawę do kawiarni, więc raczej nie powiem Ci, ej stara, dzielimy rachunek na pół. Ale może się mylę, napiszcie mi koniecznie, jakie macie do tego podejście. Przypołowa randka, do której nawet nie doszło. Nie będę podawała prawdziwego imienia tego chłopaka, więc załóżmy, że ma na imię Karol. Mieliśmy wtedy po 16 lat, naprawdę super nam się pisało i rozmawiało wieczorami. Karol mieszka w miejscowości obok, więc wcześniej kojarzyliśmy się jedynie z widzenia. Gdy już bardziej poznaliśmy się przez Facebooka, znawia się oczywiście, śmiejąca się buźka, Karol zaproponował pierwsze spotkanie. Nasze miejscowości dzielił duży park. Karol wyszedł z propozycją, że będzie na mnie czekał na początku parku. No i co? Ja czekam na początku parku od strony mojej miejscowości, a Karol na początku od swojej.
No dobrze, była to jesień i randeczka była późnym popołudniem. Nie miałam internetu w telefonie, żeby do niego napisać, nie wpadliśmy też na pomysł, aby wymienić się numerami, więc zero kontaktu. Gdy już zaczęło się ściemniać i było mi mega zimno, stwierdziłam, dobra, idę do domu. Byłam tak zawiedziona, że mnie wystawił, że całą drogę powrotną przepłakałam. W domu, gdy miałam już internet, odczytałam, Jezu, biedna w ogóle. W domu, gdy miałam już internet, odczytałam jego wszystkie wiadomości. Doszliśmy do porozumienia i spotkaliśmy się kolejnego dnia w tym samym parku, tyle, że już na właściwym początku. I od tej pory jesteśmy razem już 5 lat. No fajnie, super, że się jednak dogadaliście. Ale jestem w stanie postawić się w butach tej dziewczyny, kiedy czekała w tym parku, wiecie, jesień, wieczór, zimno, ciemno. I ona tam biedna sama czeka. No i ostatecznie mija tyle czasu, że myśli sobie, dobra, zostałam ewidentnie wystawiona do wiatru. Także tak, ale na przyszłość może wymieniajcie się numerami telefonu faktycznie, to może być przydatne. Najbardziej, nie wiem czy przypałowa, ale na pewno niezapomniana randka. Kiedyś zostałam zaczepiona przez pewnego mężczyznę, galerii handlowej. Był ode mnie odrobinę starszy, do tej pory nie wiem ile miał lat, do randki ostatecznie doszło, ale do niczego więcej i do niczego później. Był bardzo zadbany, wiesz, garnitur, perfumy, te sprawy robią naprawdę ogromne wrażenie. Podszedł do mnie i bardzo grzecznie przeprosił, że w ogóle przeszkadza oraz zapytał, czy może zająć mi chwilę. Jak już mówiłam, mężczyzna robił takie wrażenie, że mi zmiękły kolana i wręcz oniemiałam. Zaczął mówić, że zazwyczaj nie zaczepia obcych dziewcząt w taki sposób, ale że moja osoba przykuła jego uwagę i nie wybaczyłby sobie, gdyby nie próbował podejść do mnie i zapytać, czy dam zaprosić się na kolację. Byłam bardzo nieśmielona, ale po krótkiej rozmowie zgodziłam się. Wymieniliśmy się numerami. Przez cały kolejny dzień opowiadałam o tym przyjaciółce i byłam wręcz zachwycona. No facet jak z bajki. Long story short, umówiliśmy się na tą randkę. W bardzo ekskluzywnej restauracji. Ja już wiem, jakie jest zakończenie tej historii, bo to czytałam, dlatego mam taką bekę. Założyłam elegancką sukienkę, wypindrzyłam się jak szczur na otwarcie kanału. Spędziliśmy naprawdę cudowny wieczór na tej kolacji. Świetnie nam się rozmawiało, facet okazał się z klasą. Natomiast wielkimi krokami zbliżamy się do klapy. Koleś, kiedy dostał rabunek, oznajmił mi, że będziemy następnie jechać do niego. Nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, ponieważ to było bardziej oznajmiające niż pytające, czy miałabym ochotę do niego pojechać, a nie mam zwyczaju jeździć do domu do kolesi, których dopiero co poznałam, bądź z którymi jestem na pierwszej randce. Generalnie zrobiłam oczy jak 5 złotych i powiedziałam, że o nie, co to, to nie. Zrozumiał, nie naciskał dalej, a szczerze, że czułam się potem już mocno niekomfortowo. Przy pożegnaniu, bez mrugnięcia okiem, otworzył portfel, zapytał ile oraz oznajmił, że kolejne spotkanie będzie całonocne i u niego w domu oraz żebym nie martwiła się finansami. Słuchajcie, jak ja to czytałam, to jeszcze nie jest koniec, jak ja to czytałam, to wydaje mi się, że ja czułam to, co mogła w danym momencie czuć ta dziewczyna, ale odniosę się chyba na samym końcu, ale tak jak na początku byłam podekscytowana tą historią i liczyłam na to, że zakończeniem tej historii będzie, że dobra, gdzieś tam wyszło jakieś faux pas, ale jesteśmy od 10 lat razem. O tyle po prostu w momencie, kiedy on powiedział, że jadą do niej i że to nie było pytanie, to ja już od tego momentu czułam pisma nosem, że to może iść w tym kierunku, bo nie taką sytuację, ale o podobnym zabarwieniu kiedyś miałam i zaraz o niej opowiem. Natomiast kontynuujmy. Ku jego zdziwieniu bardzo się oburzyłam i zapytałam, za kogo on mnie właściwie ma. Na co on zdziwiony powiedział, że no jak to? Za eskortę. Że o co tu w ogóle chodzi? Że on trochę nie rozumie. Zakończę już to wszystko tym, że wróciłam do domu z płaczem i to nie dlatego, że wziął mnie za eskortę, ale przez to, że facet naprawdę bardzo mi się podobał. Spędziłam z nim świetny czas na tej randce. Przy kolacji rozmawiało nam się cudownie. I szczerze mówiąc myślałam, że to w końcu ten mój książę z bajki. Poznany w tak romantyczny sposób. A jak się zakończyło? No właśnie. Powiem Wam tak, ja jestem bardzo ciekawa w ogóle, czy ten mężczyzna odzywał się później do tej dziewczyny, natomiast zapytałam ją o to i odpisała mi, że nie, że ona, wytłumaczyła mu, że ona nie jest żadną kartą
i że ona po prostu myślała, że tutaj już nie będę tego czytać, bo to była wiadomość do mnie już skierowana, ale zapytałam oczywiście, czy będę mogła ten ciąg dalszy opowiedzieć na filmie, że ona po prostu dała zaprosić się na tą randkę, dlatego że on jej się najzwyczajniej w świecie spodobał. I że była bardzo zaskoczona, jak wypalił, wiecie, z tym, no to teraz pojedziemy do mnie na noc i w ogóle. Także tak, ale generalnie nie odzywał się tam, z tego co wiem, do niej później i nie próbował jej zwerbować. No i teraz patrzcie. Czy jesteście mężczyzną, czy jesteście kobietą, nieistotne. Zaczepia was ktoś, kto jest bardzo w waszym typie, ewidentnie, tak? Wpasowuje się w wasze punkciki idealnej kobiety, czy idealnego faceta. Zgadzacie się pójść z tą osobą na randkę, jest w ogóle super i później okazuje się coś takiego. Moje pytanie, co robicie w tej sytuacji? Natomiast rozumiem, że poczuła się bardzo, 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 bardzo zawiedziona i jest mi niesamowicie przykro z tego powodu. Natomiast muszę wam powiedzieć, że czytając to i po tym, jak ona opisała tego mężczyznę, to skojarzyło mi się to z dwiema sytuacjami, które ni hu hu nie były randkami, ale były śmieszne i łączą się z takim właśnie bardzo eleganckim panem w garniturze. Jedna z tych sytuacji to jest sytuacja, kiedy miałam niebieskie włosy. Miałam niebieskie włosy, jak ktoś nie wie, to miałam absolutnie kiedyś wszystkie kolory tęczy na moich włosach. Wszystkie kolory tęczy przeszły przez moje włosy. No i słuchajcie, wychodzę sobie z domu i zaczepia mnie mężczyzna. Właśnie taki, wiecie, w garniturze, bardzo zadbany, pięknie pachnący perfumami. No taki bardzo, wiecie, robiący wrażenie po prostu, bardzo zadbany facet. I mówisz, dzień dobry, że bardzo, taki bardzo, wiecie, bardzo grzeczny, taki bardzo właśnie z klasą, że dzień dobry, że bardzo panią przepraszam, że przeszkadzam, chciałam o coś zapytać i ja jakoś od razu uroiłam sobie w głowie, tego się spodziewałam, że on po prostu zapyta mnie o drogę, no bo o cóż by innego. Dodam, że ja wtedy miałam może 21 lat, więc to było ładne. Kilka lat temu. I jakoś tak onieśmielił mnie swoją postawą, że ja od razu przyjęłam taką postawę, takiej, wiecie, tak proszę pana, dobrze proszę pana. Wiesz, tak, 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 oczywiście. Już w ogóle gotowa na to, żeby jako rodowita wrocławianka, nie jestem rodowitą wrocławianką, pokierować go. A on z ogromną klasą i z ogromnym spokojem w swoim tonie zapytał. No dobrze, no więc ja zastanawiam się i bardzo mnie ciekawi. Chciałabym, żeby odpowiedziała mi pani, czy na to również ma pani niebieskie włosy. Słuchajcie, jego twarz nawet nie drgnęła. I ja byłam w takim szoku, bo to tak bardzo było nie to, czego się spodziewałam, dlatego widzicie, no nie powinno się oceniać ludzi po pozorach, w tą stronę też nie, że ja po prostu odeszłam paląc buraka. Także tak, a druga sytuacja, która też mi się skojarzyła i myślę, że to akurat mogłoby się skończyć dość podobnie, a może nawet jakoś niebezpiecznie, też właśnie w Sky Tower we Wrocławiu zaczepił mnie mężczyzna, dużo starszy, taki wiecie, pod krawatem, elegancki, zadbany, bla bla bla, i on po prostu zaczepił mnie, pytając, czy można się ze mną umówić za pieniądze. Bez pardonu, bez w ogóle, po prostu podszedł, przepraszam bardzo, czy można by było panią zaprosić gdzieś ze sobą, umówić się z panią, oczywiście odpłatnie za pieniążki. Moja przypołowa randka, właściwie nie jestem pewna, czy przypołowa, ale z całą pewnością nieudana. Miałam jakieś 17 lat. Koleżanka z klasy podsunęła mi swojego brata. Oczywiście opisała go w superlatywach, ale to były wspaniałe cechy tylko z jej strony. No bo przecież ma wspaniałe auto, jest zadbany, co akurat dla mnie nigdy znaczenia nie miało. Po dłuższej rozmowie stwierdziła, że pracuje, ma dobre serce i jest zabawny. Okej, na początek wystarczyło. Nigdy go nie widziałam, ale wygląd nie miał dla mnie dużego znaczenia. Ale też bez przesady, coś musi do siebie przyciągnąć. Czekałam na niego na mojej wsi zabitej dachami. Podjechało czarne BMW. Nie wiedziałam, czy uciekać, czy nie, bo to było typowe auto jak do porwania. W każdym razie czekałam na zawartość tejże wypasionej fury.
No i wyszedł on. Białe adidaski, jasne przeparte dżinsy i uśmiech, który zwalił mnie z nóg. Kocham tę historię. Dosłownie, bo chłopak miał tylko jednego zęba na przedzie. Co więcej, od razu powiedział mi, że on nie zamierza uzupełniać swojej jamy ustnej w tenże wspaniały dodatek, jakim są zęby. Całe spotkanie przebiegło w dziwnym tonie, ja nie patrzyłam na niego zbyt często, aby nie zrobić mu przykrości. On zaś dociekał, dlaczego jestem małomówna. Podziękowałam mu za randkę, niestety poza defektem w uzębieniu miał wiele innych wad i to w swoim charakterze. No ale miał BMW, którzy by się tym przejmował, stara. Które mi nie odpowiadały. Wiecie, ja mam te wiadomości tak w częściach i po prostu weź się w tym połap, bądź mądry i pisz wiersze. Choćby chęć do otwartego związku, balowania do rana i szybkie auta. Nigdy więcej się nie spotkaliśmy, za to moja koleżanka nie rozumiała do samego końca, co w nim było nie tak. No. Okej. Okay. Boże, biedna dziewczyno. I tutaj jakby już nie to uzębienie jest, to znaczy, żebyśmy się rozumieli, bo te, wiecie co, oglądam teraz to show Dody, Doda 12 kroków do miłości i mimo tego, że w ogóle teraz dygresja, mimo tego, że to show już, już tam chyba z 4, 5, 6 odcinków jest, to bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy nie wrzucić na kanał komentowania tego show. Ja w ogóle bardzo chętnie bym czegoś takiego spróbowała. Dajcie znać, czy mielibyście na to ochotę, bo ja tak. No i w tym show też Doda jakby tam mówiąc o tym, jakie cechy są dla niej ważne u faceta, no to przy cechach wizualnych mówi ładne zęby. I gdzieś tam była na randce z chłopakiem, który no tych ładnych zębów według niej nie miał. No i ona mówi, że Jezus Maria, że po prostu no wie, że to jest takie, no ale jej to przeszkadza. I gdzieś tam widziałam shota z tego po prostu na YouTubie i czytałam komentarze ludzi oburzonych, jak ona w ogóle śmie. No i wiecie co, powiem wam, że zauważyłam coś takiego, że kiedy mężczyźni wypowiadają się o kobietach, i bardzo często, wiecie, właśnie w taki sposób, że no nie, no to tam kobieta kończy się na tylu i tylu kilogramach, coś tam. Albo bardzo często kobiety, no przecież uwielbiają mówić na przykład szczupłym kobietom, facet nie pies, na kości nie poleci, nie? Albo, oj, ciężko ci będzie znaleźć mężczyznę, bo ty w ogóle nie masz biustu. Jakieś takie rzeczy i same wkładają się w takie ramy, po prostu, nie wiem, samochodu w salonie do wyboru, czy mi kolor odpowiada, czy nie. Tymczasem, kiedy kobieta, na przykład tutaj Doda w tym przypadku, ale nie tylko, mówi na przykład, że no nie, dla niej facet, który będzie miał, który nie będzie miał ładnych zębów, ładnego uśmiechu odpada, nagle te same kobiety są oburzone. Bardzo mi jest smutno za każdym razem, kiedy widzę, że kobiety same wkładają kobiety w takie właśnie podwójne standardy. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej oczywiście wygląd nie jest najważniejszy i nie dla każdego jest ważny. Tak samo jak tutaj ta dziewuszka napisała, że no dla niej osobiście no to nie jest zbyt istotne, ale jednak kiedy poznajemy kogoś, to wygląd zazwyczaj jest pierwszą rzeczą, która po prostu przyciąga nas, tak? No bo nie mamy nad sobą aury, która pokazuje, jaką mamy osobowość obcym ludziom. I uważam, że nie ma co się tego wypierać. Natomiast uważam też, że każdy ma prawo mieć jakieś swoje takie indywidualne upodobania, jeżeli chodzi o partnera. No i jeżeli są to akurat bardzo ładne, zadbane zęby, zdrowe, to uważam, że nie ma co się tutaj jakoś wybitnie na to oburzać. Natomiast już pomijając to, no to powiem wam szczerze, że no nie dziwię się, nie dziwię się z tego, co ta dziewczyna tutaj opisuje i też biedna. I powiem wam szczerze, że w ogóle jak czytam te wasze historie z randek, bo sporo ich tutaj naprawdę dostałam, jak ja wam dziewczyny współczuję. Kolejna. Jak sięgam pamięcią, najbardziej przypałowa randka, na jakiej byłam, wydarzyła się z chłopakiem, którego poznałam jako nastolatka na gadu-gadu. Mówi dużo tutaj tego gadu-gadu. Umówiliśmy się na plantach w mieście, w którym mieszkałam, na spacer plus wspólne granie w Pokémon Go. Całe wyjście było niesamowicie awkward. Nie mieliśmy o czym rozmawiać, a na koniec przypadkowo ukradłam mu powerbanka.
którego mi pożyczył. Jednak nie był on chyba dla niego zbyt istotny, bo nigdy się o niego nie upomniał. Dodam, że mieliśmy wtedy 15 lat. Taka oto krótka historia o tym, jak już na pierwszej randce obdarłam kogoś z pieniędzy, tu powerbanka, i to w dodatku nieświadomie. Przynajmniej potem łatwiej było mi ocenić, czy mi się z kimś dobrze rozmawia i nie wmawiałam sobie, że jest inaczej. Pozdrawiam. Dobra, to ja Was teraz uraczę swoją historią. Tak pomiędzy tymi wszystkimi historiami. Tylko to ja w tej historii jestem randką, której nikomu bym nie życzyła, słuchajcie. Ja ogólnie bywam, teraz już tylko bywam, bardzo nieasertywna. Ale muszę Wam powiedzieć, że jako nastolatka, no byłam piekielnie nieasertywna. Ja w ogóle w niczym prawie, że nie potrafiłam być asertywna. I naprawdę, powiem Wam, że pamiętam tutaj taki krótki przykład, jak jechałam autobusem do mojej ówczesnej dziewczyny jako nastolatka i weszło do autobusu kilkoro chłopców. I oni, wiecie, zatoczyli takie kółko nade mną, bo jeden z nich chciał do mnie numer telefonu, bo ja mu się spodobałam. I ja mu podałam ten numer telefonu. Znaczy wtedy to akurat wydaje mi się, że ja to bardziej zrobiłam ze strachu, bo oni mnie tak przytłoczyli. Natomiast nie wpadłam na to wtedy, żeby mu powiedzieć: stary, nie, no po prostu nie jestem tobą zainteresowana. Jeżeli się bałam, no to może w jakiś taki miły sposób. Nie, ja mu po prostu podałam ten numer telefonu. On mnie potem wypisywał wyzwania, bo ja nigdy na to nie odpowiedziałam. No i zastanawiam się, czy tutaj to było bardziej ze strachu, czy to był brak asertywności, ale takich sytuacji było bardzo dużo. Ja byłam bardzo młodziutka, kiedy ja nie potrafiłam w ogóle powiedzieć nie. No i kadzidełko odpaliłam w razie czego. Słuchajcie, była taka sytuacja, że właśnie z tą samą dziewczyną, do której jechałam autobusem, rozstałyśmy się. Ja miałam przez chwilę złamane serduszko i pomyślałam sobie: dobra, to ja się zacznę umawiać na randki, żeby gdzieś tam jakoś tam, wiecie, wyjść po prostu z tego. Niekoniecznie, żeby sobie od razu kogoś znaleźć, pakować się w związek czy coś, tylko po prostu, żeby poumawiać się na randki. No i zastanawiam się, jak tutaj zamazać personalia tej osoby, tej kobiety. Bo nie chciałabym, żeby ktoś na przykład z jej otoczenia pokminił, że mówię o niej. No nic, anyway. Dziewuszka była sobie dziewuszka, bardzo fajna dziewuszka, naprawdę, obiektywnie rzecz ujmując, taka ogarnięta. Pamiętam, że ona była starsza ode mnie i ja z jakiegoś powodu nie potrafiłam tej dziewczynie powiedzieć, że ja w zasadzie nie jestem zainteresowana niczym więcej z nią niż tylko kumplowaniem się, że jakby ona wydaje mi się bardzo spoko jako kumpela, ale to wszystko. Ja byłam wtedy bardzo młodziutka, przypominam, gdzieś tam bardzo tak organizowała te randki, że my zawsze robiłyśmy coś naprawdę bardzo fajnego i jest mi bardzo przykro. Jeśli to ogląda, to ja Cię przepraszam. Ja jak po prostu idiotka ciągnęłam na te randki moją młodszą siostrę. Pozdrawiam Cię, kochana siostrzyczko. Ciągnęłam na te randki moją młodszą siostrę, ona wtedy miała, nie wiem, 6 lat, 7. Nie pamiętam pod jakim pretekstem, ale to był mój sposób na friendzonowanie tej dziewczyny. Raz, drugi, trzeci, po prostu za każdym razem, a ta dziewczyna naprawdę takie, kurde, fajne, no fajne były te randki, wiecie, na przykład kiedy zrobiła nam piknik, taki romantiko, a ja wzięłam moją młodszą siostrę. Kiedyś zaprosiła mnie do siebie na jakieś gotowanie w ogóle wspólne, takie, wiecie, absolutnie nie była jakaś taka, no bo mówię, ona była starsza ode mnie, absolutnie nie była jakaś taka, wiecie, nachalna, czy nic z tych rzeczy, naprawdę super dziewucha. A ja za każdym razem robiłam jej niespodziankę w postaci brania ze sobą przyzwoitki, żeby broń Boże nie wpadło jej do głowy, żeby tutaj coś, no bo ja mam ze sobą moją młodszą siostrę. Nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu, jak ta nasza znajomość się zakończyła. Natomiast podziwiam cierpliwość tej dziewuchy do mnie. Naprawdę podziwiam. I moja siostra, która nie jest już dzieckiem, wypomina mi po dziś dzień to, że ciągnęłam ją za sobą na randki. Że właśnie jak
Jak też już była troszeczkę może większa, jak niekoniecznie miałam ochotę, żeby to miało taki wydźwięk randki, to informowałam, że biorę ze sobą moją młodszą siostrę. Tak. Szczyt asertywności Herki. Historia ta dotyczy mojego obecnego narzeczonego. Gdy byliśmy na etapie kręcania ze sobą, zaprosił mnie na randkę do kawiarni. Jasne dla mnie było, że chce poprosić mnie o oficjalne chodzenie. Biedak był tak zestresowany, że praktycznie się nie odzywał w kawiarni. Siedział cały czas blady. Zabrakło mu wtedy odwagi, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy się przejść. Zapłacił za siebie i wyszedł. Mnie zostawił przy parze z takim aha. Zapłaciłam za siebie i wyszłam do niego. Poszliśmy na DZW Cegłę, czyli polarnię naszej szkoły. Tam pomiędzy jednym buchem a drugim wydukał, no bo wiesz, podobasz mi się. I tak się magicznie zeszliśmy razem. Odprowadził mnie pod internat i poszedł na busa. Po 10 minutach dostaję wiadomość, chyba powinienem był za ciebie zapłacić, ale jakoś tak wyszło. 4 lata później, gdy przyszło do zaręczyn, był takim samym okazem odwagi. Pojechaliśmy na romantyczny wyjazd do Krynicy, biedak 2 dni chodził z truty, bo nie wiedział, jak się oświadczyć. Kazał mi siadać chyba na wszystkich wałeczkach na deptaku pod różnymi powodami, albo to, żeby zapalić, albo to tak ładnie, bo takie ładne światełka, bo tak cicho i spokojnie. Kiedy wreszcie zabrał się na odwagę, to ja oczywiście musiałam coś odwalić i jego pięknie przygotowany monolog przerwałam sformułowaniem, co ty w ogóle odwalasz? Z tego, co mówił przy oświadczynach, nie pamiętam ani słowa. Jak emocje opadły, musiał powtarzać ze 3 razy swój monolog. Tak się jakoś dobraliśmy. A co do pierwszej historii, to teraz po czasie i latach, nie będąc już dzieckiem, wiem, że to nie facet musi zawsze za wszystko płacić. To jest chyba moja ulubiona historia z tych, które pojawiają się w dzisiejszym odcinku i zarazem to będzie ostatnia dzisiaj. Ale uważam, że jest cudowną kropką nad i. Facet, który od dawna mi się podobał, zaprosił mnie na randkę. Och, radości nie było końca. Tutaj jednak pragnę zaznaczyć, że ja go nie znałam. Ja go tylko kojarzyłam z widzenia, z pracy. Nigdy tak naprawdę nie rozmawialiśmy dłużej niż jakieś krótkie small talk. Dodam też, że on był kilka stopni nade mną, jeżeli chodzi o pozycję w pracy. Ale do brzegu. Randka to był obiad w restauracji, do której zawsze czekały kilometrowe kolejki w naszym mieście. Cała w skowronkach. Po 100-godzinnej rutynie upiększającej, odwalona jak królowa, czekałam na niego w nawiasie, zapraszając mnie, obiecał, że po mnie przyjedzie. Nagle dostaję wiadomość, sorry, stoję w korku, nie zdążę cię odebrać. Pytanie, masz jak dojechać? Niewiele myśląc, etam, ja już tak naprawdę planowałam nam ślub. Zamówiłam Ubera, spotkaliśmy się na miejscu, zdążyliśmy. Eureka. Złożyliśmy zamówienie i uderzyło mnie, jak strasznie dużo zjadł. I to jak świnia. Herę, ja ci przysięgam. Wiem, możesz pomyśleć, że jestem niemiła. Ale on naprawdę zasiadł do stołu i się na... Bekał głośno, dławił się, a w kieliszku z winem pływały statki. Ponad moje nerwy było, kiedy zaczął grzebać sobie palcami w zębach przy stole. Ba! Randka? Między jednym mlaśnięciem, a drugim wybebłotał. Fajnie wyglądasz. Proszę, biedna dziewczyna. Siedziałam tam wściekła, cała ogolona, wypachniona moimi najdroższymi perfumami, obrzydzona i zastanawiająca się, co to w zasadzie a poszło nie tak. Kocham tą historię. Kiedy już nażarł się jak świnia, zaczął się do mnie przystawiać. Puszczał mi oczko, kładąc całą tłustą od żeberek rękę na kolanie. Rzucił jeszcze, co to taka drętwa, ale przeszedł samego siebie. I momentem kulminacyjnym tej żałosnej randki było, kiedy do stołu ostatecznie przyszedł kelner z rachunkiem, a on wymamrotał, to dla pani, co się wiedzieć, ten rachunek. Po czym wstał i powiedział, poczekam na ciebie w samochodzie, mogę cię nawet odwieźć, no chyba, że jedziemy do mnie. I puścił mi oczko. Biedna dziewczyna, biedna, biedna dziewczyna. Oczywiście, że zapłaciłam. Wróciłam do tego jego auta. Nie wiem, co mną wtedy kierowało. Odwiózł mnie do domu, dopytując po drodze oczywiście co chwilę. Czy na pewno nie mam ochoty jechać do niego? Jeszcze możemy zawrócić. Koniec tej jakże żałosnej, Jezu, aż bym telefon z ręki wypadł, historii. No i tutaj też się odniosę, bo nie wiem, mam nadzieję, że nikt by tak nie napisał, ale gdyby ktoś miał ochotę jednak napisać, że no, co ona myślała, że on za nią zapłaci w ogóle, co ona sobie myślała. Nie, no słuchajcie, naprawdę, jeszcze raz powtórzę, to nie jest kwestia, ja tak przynajmniej uważam, płci, tylko tego, kto na tą randkę zaprasza po prostu.
Więc no jeżeli zapraszasz kogoś na randkę, nieważne czy to jest na kawę do Starbucksa, czy do Maca, czy do jakiejś mega drugiej restauracji, no to nie wiem, ja przynajmniej jestem tak wychowana, że po prostu ten, kto zaprasza, to płaci, ale jeżeli ma być inaczej, to to ustalamy. No słuchajcie, nie możemy robić tak, że zapraszamy kogoś do jakiejś mega drugiej restauracji. Tak jak tutaj ona napisała, zamawiamy po prostu górę jakichś bardzo drogich dań, obżeramy się po pas, po czym mówimy, ty płacisz. No kurde, no nie robi się tak, no to jest straszna hamowa. To jest taki brak jakiejkolwiek klasy, kultury, obłady, czegokolwiek, że to jest po prostu dramat. Druga sprawa, ja rozumiem, że on mógł być głodny. Naprawdę. I że to jest, nie mógł mu bardziej, bardzo smakować, ale naprawdę. Ja jestem na to bardzo wyczulona, że wiecie, mukbangi to mukbangi, ale w momencie, kiedy idziemy z kimś na randkę, na jedzenie, starajmy się jeść w taki sposób, żeby tej osobie drugiej, żeby ta osoba druga mogła jeść przy nas i żeby nie zbierało jej się na wymioty. No nie, po prostu jak ja to czytam, to brzmi tak, jakby on zaprosił ją na randkę i pomyślał sobie, dobra, najem się, zjem sobie po prostu jakiś mega pyszny obiad, czy tam była kolacja, nie pamiętam. Opiję się wińskiem, po czym jeszcze, no może pojedziemy do mnie i sobie pucham. I ona jeszcze za to wszystko zapłaci. No może jeszcze frytki do tego. No nie, nie, bardzo jest mi przykro, że trafiacie na takie sytuacje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Tak, ale no czasami można się zaskoczyć. Cóż, to tyle na dzisiaj. Napiszcie mi koniecznie, czy podobał Wam się taki odcinek, czy chcielibyście na przykład kolejną część, bo ja jeszcze tych historii tutaj od Was dostałam sporo i sama swoich jeszcze mam sporo. Jeśli macie ochotę napisać, opisać, opowiedzieć nam o jakiejś swojej takiej właśnie przypałowej, bądź nieudanej, bądź po prostu śmiesznej randce, to sekcja komentarzy jest dla Was otwarta, a jeżeli nie macie ochoty pisać tego publicznie, ale chcielibyście, żeby znalazła się taka historia w odcinku, tylko że anonimowo, no to wtedy zapraszam na mojego Instagrama i tam w wiadomości prywatnej możecie mi to wysłać. Ja Wam za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i życzę Wam samych bardzo udanych randek. Buziaczki! Bye!